Dzień dobry, minister Mariusz Błaszczak, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także wiceprzewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Czy na spotkaniu klubu w podwarszawskiej Jachrance zapadły jakieś decyzje, coś postanowiono, czy była tylko dyskusja? Była dyskusja. Rozmawialiśmy na temat tych dwóch miesięcy pracy w Sejmie i na temat planów, naszych planów na najbliższy czas. Priorytetem jest projekt ustawy 500 zł plus, czyli wsparcie dla rodzin, które mają dzieci. Będą zmiany w ordynacji wyborczej. Taki projekt zmian w ordynacji wyborczej zgłosiliśmy po wyborach samorządowych, po tej kompromitacji Państwowej Komisji Wyborczej. Projekt taki mamy, na przykład przewiduje on użycie przezroczystych urn wyborczych, przewiduje możliwość Kontroli poprzez internet, poprzez instalowanie kamer internetowych, pracy, komisji, które liczą głosy. Taki projekt mamy, tak. A jeśli chodzi o zmianę sposobu głosowania, jest taki projekt? Nie, rozmawialiśmy oczywiście na temat ordynacji wyborczej, ale projekt, który mamy przygotowany dotyczy spraw technicznych, ważnych technicznych spraw, gdyż wprowadzenie tych zmian spowoduje no, większą transparentność przy procesie liczenia głosów. Ale zarówno wybory prezydenckie, jak i wybory parlamentarne w 2015 roku odby odbyły się zgodnie z wszelkimi regułami. Protesty były, no ale oczywiście w porównaniu z tym, co działo się w 2014 roku, no to, to było wydarzenie bez precedensu w historii III Rzeczypospolitej. Komisja wyborcza, Państwa Komisja Wyborcza wyraźnie bezradna. Tygodniami czekaliśmy na ogłoszenie wyników tak, wyborów. Pamiętam, tylko teraz pytam, czy nikt nie podważa wyników wyborów, których państwo wygrali? Z powodu właśnie y, ordynacji, która przypomnę, daje możliwość fałsze z, według Przypomnę, państwa. że w 2014 roku też wygraliśmy te wybory. Wygraliśmy te Ale wybory. nie tak zdecydowanie jak to teraz. To prawda. W 2014 zdecydowanie wybory do sejmików Wojewódz wygrał PSL. Miał ponad 20% poparcia. A potem nagle krach. No, zresztą to była taka nagła eksplozja poparcia dla PSL-u w 2014. Tylko raz tak się wydarzyło. Postanowili Państwo, że powstaną komisje śledcze? Nie, nie postanowiliśmy, natomiast rozmawialiśmy na ten temat, gdyż uważamy, że trzeba wyjaśnić afery dotyczące rządów koalicji POP-SL-a, więc aferę hazardową, aferę Amber Gold, aferę stowczniową, aferę informatyczną. Te sprawy do dziś nie zostały wyjaśnione, ale także chcemy wyjaśnić bardzo ważną sprawę. Szczupłych dochodów z podatku VAT do budżetu państwa. Chociażby za rok ubiegły, 13 miliardów złotych. O tyle niższe były wpływy z VAT-u do budżetu państwa, a są to, jest to podatek, który daje najwyższe wpływy do budżetu państwa. Jeżeli popatrzymy w perspektywie kilkuletniej, to ta sprawa można można mówić w ten sposób, że yy, yy, można mówić o stratach sięgających dziesiątek miliardów złotych. Czyli jeśli zapadłyby decyzje, to pierwszą byłaby decyzja o wniesieniu uchwały o powołaniu Komisji Śledczej do spraw VAT-u? Niewątpliwie, jeżeli, jeżeli zdecydujemy, to ta sprawa będzie sprawą pierwszą ze względu na jej wagę, ze względu na jej złożoność, skomplikowanie, ale można zmiany przeprowadzić. Słowacja jest przykładem kraju, w którym ograniczono te nadużycia. A jeśli chodzi o aferę podsłuchową, to byłyby dwie komisje jedna dotycząca Domniemanej inwigilacji dziennikarzy, podsłuchiwania ich? Nie rozmawialiśmy o takich szczegółach. Na razie w sprawie afery podsłuchowej sprawą zainteresowała się prokuratura. Z ustaleń w komendzie głównej policji, przeprowadzonych przez komendanta głównego policji, wynika, że wbrew temu, co wcześniej mówiono, były spec Powołane w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Spec które zajmowały się. Właśnie dziwne, bo dwie spec grupy, no jeszcze możemy powiedzieć jedna, ale nie dwie. 29 osób brało tak, w tym udział, tak? Bardzo wielu funkcjonariuszy. To też jest zastanawiające. No i nie ulega wątpliwości, mówił o tym nowy komendant główny policji, że w polu zainteresowania. Tych spec grup pozostawali dziennikarze wszczęto w wyniku tego audytu kilka postępowań dyscyplinarnych, ale nie było z tego co wiem doniesienia do prokuratury. Sama prokuratura zainteresowała się sprawą, wystąpiła o treść audytu do komendanta głównego policji. Czyli dlatego nie było tego doniesienia ze strony Komendy Głównej Policji? I jeszcze sprawa nie jest zakończona. Komendant Główny Policji mówił właśnie o tym, że sprawa jeszcze zakończona nie jest. Są postępowania dyscyplinarne. Czekamy na rezultat. Panie ministrze, jest raport nik o organizacji wizyt VIP-ów w latach 2005-2010, wskazujący m.in. na błędy Boru. u Toczy się proces byłego wiceszefa BOR-u, w związku z nieprawidłowościami przy organizacji wizyt w Smoleńsku w 2010 roku. Po co więc jeszcze zespół powołany przez BOR? Dlatego, żeby sprawdzić, jak ta służba wywiązała się ze swoich zadań. 10 kwietnia 2010 roku, albo może jeszcze precyzyjnie w, przygotowując tą wizytę, bo przecież to nie tylko dzień tragedii, ale także. A te sytuacje, o których mówiłam, nie dają odpowiedzi na takie pytania? To jest tak, że Biuro Ochrony Rządu jest instytucją, która działa na podstawie prawa, są również regulaminy. A więc chodziło nam o to, żeby ustalić, czy były podejmowane decyzje, jakie decyzje były podejmowane, czy byli funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu na lotnisku, czy ich nie było. Z tych wstępnych ustaleń wynika, że nie było. W na lotnisku w Smoleńsku. Że nie było funkcjonariuszy na lotnisku w Smoleńsku. A więc chcieliśmy podsumować z punktu widzenia e, Biura Ochrony Rządu i z informacji, jakie są dostępne w Biurze Ochrony Rządu. A czy y, będzie to y, badane porównawczo? Do tego, jak były przygotowywane inne wizyty. Dlatego, że wiadomo, że także za czasów, kiedy borem kierował pan pułkownik Pawlikowski, który teraz jest szefem tej instytucji, też zdarzały się sytuacje, że proszono o, proszono o stronę, do której wylatywał WIP, że tak powiem, o opiekowanie się właśnie na jej terenie. Będziemy oczywiście porównawczo także gromadzić materiały, będziemy omawiać, będziemy przedstawiać wyniki tych prac. Zakładamy, że w maju przedstawimy właśnie rezultat działania tej komisji. Chodzi o. O to, żeby znaleźć tych, którzy dopuścili się uchybień, zrobili coś źle, czy chodzi o to, żeby na przyszłość były lepsze procedury? Oczywiście, że chodzi o to, żeby na przyszłość były lepsze procedury, ale też nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że jest czymś skandalicznym, że były szef Boru po tej tragedii, która została przez obie izby Parlamentu Polskiego. Określona jako no, największa tragedia po II wojnie światowej, były szef Boru został awansowany przez byłego już prezydenta Bronisława Komorowskiego. No To jest rzeczywiście coś niesłychanego. I co w związku z tym powinno się stać z panem generałem Janickim? Tu chodzi o sam fakt, że no, ja sobie nie wyobrażam, w sytuacji, w której mamy do czynienia z tragedią, ktoś, kto jest odpowiedzialny. Nawet odpowiedzialny, bo, bo stoi na czele służby, która ma zapewnić bezpieczeństwo, jest awansowany po tej, po tej, po tej tragedii, no więc no, to jest dla mnie zupełnie złote. Ale można, można to cofnąć. I chcę pokazać, że w ten sposób mówiąc o tym, chcę pokazać, że ci, którzy Polską rządzili przez ostatnie 8 lat i były prezydent tak właśnie lekko przechodzili nad tą tragedią do porządku dziennego. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk miał powiedzieć, tak cytuję, Der Spiegel, że sytuacja w Polsce może stać się tematem dyskusji na szczycie Unii Europejskiej. Dzisiaj spotkanie przewodniczącego Tuska z prezydentem Andrzejem Dudą i ma ono być niepoświęcone ostatnim wydarzeniom, bo to było planowane wcześniej, ale jednak powinien ten temat ostatnich dni zostać poruszony? To jest tak, że wypowiedzi polityków dzisiejszej opozycji wprost sugerują, że problemy czy konflikty, spory, może spory, które są przecież istotą demokracji w Polsce, są przenoszone poza granice naszego kraju. I to się jak najgorzej kojarzy w naszej historii. A więc wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy ma na celu pokazanie, że to jest problem który został wykreowany, że w Polsce demokracja ma się bardzo dobrze, no bo przecież no nie ulega żadnej wątpliwości, że w, no, na przykład opozycja kontroluje 15 z 16 województw w naszym kraju, ma władzę w tych województwach, tak? a władza w sejmikach województw jest władzą bardzo ważną, bo dotyczy funduszy, chociażby funduszy unijnych. Że w, minister od... Szczerski mówił jeszcze wczoraj, że to jest wizyta, która będzie poświęcona planom Unii na najbliższy rok. No ale no nie abstrahujmy od kontekstu sytuacyjnego. Zresztą wypowiedzi Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, też wypowiedzi publikowane, że rzekomo miały paść te wypowiedzi na spotkaniu z zielonymi posłami, socjalistami, tak, no, pokazują, że i Pan Przewodniczący Rady Europejskiej też kieruje się no, nie interesami partyjnymi polskimi. Jeżeli, jeżeli tak było naprawdę, to, to by znaczyło, że pan przewodniczący wyszedł ponad swoją rolę. A jak powinni zachować się polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego podczas debaty o Polsce? Powinni być aktywni, pokazując, że nie ma żadnego problemu, że. Że to, co dzieje się w Parlamencie Europejskim, no to, jest, to wynika albo z nieporozumienia, albo ze złej woli. Zresztą na tym tle widać też spór między Komisją Europejską a Radą Unii Europejskiej. I oczekuje Są... pan, że posłowie opozycji będą zabierać głos w obronie Polski, to znaczy w obronie polskiego rządu, bo to, to nie jest. Polska oskarżona, ale polskie władze. To jest, to jest psucie opinii Polski za granicą, a więc oczekiwaliśmy wszyscy tego, że posłowie opozycji także zadbają o dobre imię Polski za granicą. I wydawało się po spotkaniu pani premier Beaty Szydło z szefami klubów parlamentarnych w kancelarii premiera, że jest co do tego zgoda. Zresztą panowie mówili potem wychodząc do, do państwa dziennikarzy w ten sposób, ale następnego dnia była informacja w w no i już, już inaczej. Już słyszeliśmy ataki. Ale wczoraj szef PSL-u, Władysław kosiniak tam powiedział, obiecał, że będziemy w imieniu PSL-będziemy bronić dobrego imienia Polski w Europie. No dobrze, bardzo się cieszę z, z takiej opinii. Zobaczymy, posłuchamy, zobaczymy. Zresztą cała ta sprawa jest sprawą dentą Chociażby z tego punktu widzenia, że jakiekolwiek restrykcje wobec Polski, żeby zostały wprowadzone, muszą być podjęte na zasadzie jednomyślności. A po rozmowie pana premiera Sława Kaczyńskiego z panem premierem Wiktorem Orbanem i po deklaracji premiera Węgier, widać, że no, takie. Procedury nie zostaną wprowadzone, bo Węgry zadeklarowały sprzeciw wobec wprowadzenia. Ja myślę, że no tak, to No, Ale chyba też ważne jest, czy będzie rezolucja Parlamentu w naszej sprawie, to, czy oczywiście. nie będzie. Atmosfera też jest ważna, a nie tylko takie twarde decyzje, które mają konsekwencje prawne czy konsekwencje w postaci naszego funkcjonowania w Unii. Tak. Premier Węgier sześciokrotnie stawał przed Parlamentem Europejskim i tłumaczył to, że Węgry mają prawo do samostanowienia, tak jak i Polska. Ma, ma takie prawo. Ja myślę, że to wszyscy rozumieją i doceniają. Być może to wynika z tego, że no, uchwaliliśmy podatek od banków. Ten podatek został podpisany, to ustawa została podpisana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Ona narusza interesy tych, którzy rzeczywiście przez lata bardzo A w takim duchu pani premier dużo... się powinna wypowiadać nie, w parlamencie? Nie, nie. Ja, ja tylko mówię o tym, o kontekście. Być może o to chodzi. Premier Węgier też taki podatek Swego czasu wprowadził. No nie ulega żadnej Musimy wątpliwości, że to jest naruszenie pewnych interesów, ale poradzimy sobie. Dziękuję bardzo. Mariusz Błaszczak, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Beatem do usłyszenia. Bardzo dziękuję miłego dnia.